Tekst Manny na 2 stycznia. Nie jesteście sami swoi, albowiem jesteście drogo kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże. 1 Koryntów rozdział 6 wersety 19 i 20. Komentarz parauzyjny. Czy na początku nowego roku może być ważniejsza lekcja od tej, że nie jesteśmy sami swoi? lecz należymy do kogoś innego, że z tego powodu powinniśmy starać się, by podobać się nie sobie, lecz panu służyć nie sobie, lecz jemu, starać się być posłusznym nie własnej woli, lecz wręcz przeciwnie jego woli, oznacza to świętość w najbardziej absolutnym i najszerszym znaczeniu tego słowa. Nie tylko odłączenie się od grzechu do sprawiedliwości, lecz także odłączenie się od siebie i świata, do woli Bożej w Chrystusie. Reprint nr 2097. Komentarz epifaniczny: Lud Boży jest Jego ludem nie tylko z tytułu stworzenia i uświęcenia, lecz także z powodu odkupienia. Dlatego słusznym i właściwym jest, by wszystko, co posiada i czym jest, przynosiło chwałę Bogu, jego właścicielowi i stwórcy, co powinien czynić pełnią swej wiary, nadziei, miłości i posłuszeństwa, ponieważ cokolwiek poniżej tej pełni byłoby niegodne i niestosowne. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Ewangelia Mateusza, rozdział 20, werset 28. Jako i syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono. Ale aby służył, i aby dał duszę swą na okup za wielu. Pierwszy Tymoteusza rozdział drugi wersety 5 i szósty, boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego. Dzieje Apostolski rozdział 20, werset 28. Pilnujcież tedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której Was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli z Boży, którego nabył przez własną krew. Objawienie rozdział 5, werset 9. I śpiewali nową pieśń, mówiąc, godzienność jest wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich żeś był zabity i odkupiłeś nas z Bogu przez krew swoje ze wszelkiego pokolenia i języka, i ludu, i narodu. Rozdział 14, wersety 4 i 5 ci, ci są, którzy się z niewiastami nie pokalali, bo pannami są. Ci są, którzy naśladują baranka, gdziekolwiek idzie. Ci kupieni są z ludzi, aby byli pierwiastkami Bogu i Barankowi. A w ustach ich nie znalazła się zdrada, albowiem są bez zmazy przed stolicą Bożą. Drugi Koryntów rozdział 5, versety 14 i 15 Albowiem miłość Chrystusowa przyciska nas, jako tych, którzyśmy to osądzili, iż ponieważ jeden za wszystkich umarł, Wtedy wszyscy byli umarłymi, a że za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją, już więcej sobie nie żyli, ale temu, który za nich umarł i jest wzbudzony. Tytusa rozdział drugi, werset 14, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupił od wszelkiej nieprawości i oczyścił sobie samemu lud własny, gorliwie naśladujący dobrych uczynków. Pierwszy Koryntów rozdział 7 werset 23. Drogoście kupieni, nie bądźcie niewolnikami ludzkimi. Rozdział 10 werset 31. Przetoż lubiecie lub pijecie, lub cokolwiek czynicie, wszystko ku chwale Bożej czyńcie. Galatów rozdział 3 werset 13. Ale Chrystus odkupił nas z przeklęstwa zakonu. Stawszy się za nas przeklęstwem, albowiem napisane, przeklęty każdy, który wisi na drzewie. Żydów rozdział 9, werset dwunasty, Ani przez krew kozłów i cielców, ale przez własną krew swoje wszedł raz do świątnicy, znalazłszy wieczne odkupienie. Pierwszy Piotra rozdział pierwszy werset osiemnasty wiedząc. Iż nieskazitelnymi rzeczami, srebrem albo złotem, wykupieni jesteście od marnego obcowania waszego, od ojców podanego. Rozdział drugi werset dziewiąty Ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 16, Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli, a chwalili ojca waszego, który jest w niebiesiech. Ewangelia Jana rozdział 15 werset 8, Wtem będzie uwielbiony Ojciec mój, kiedy obfity owoc przyniesiecie, a będziecie moimi uczniami. Filipensów rozdział pierwszy wersety od dziewiątego do jedenastego, i oto się modlę, aby miłość wasza im dalej tem więcej pomnażała się w znajomości i we wszelkim zmyśle, abyście mogli rozeznać rzeczy różne, żebyście byli szczerymi i bez obrażenia na Dzień Chrystusowy, będąc napełnieni owocami sprawiedliwości które przynosicie przez Jezusa Chrystusa ku sławie i chwale Bożej. Pieśni 191 5 15 132 178 187 215. Wiersze brzasku 263. Kolejny rok dla ciebie. Lektura uzupełniająca w strażnicy Reprint numer 4632. Pytania: Co w tym tygodniu powyższy tekst oznaczał dla mnie? W jakich okolicznościach? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.